Karolina Sobańska Podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. W tym programie pokazujemy różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi to zależy. Od pięciu lat zapraszam do studia wyjątkowych gości i czekamy na Was w każdy poniedziałek o siódmej rano. Odcinek 272. We współczesnym świecie czyha na nas wiele pokus. Sięgamy po nie z różnych pobudek, często szukając remedium na trudne emocje. Dostępność rozmaitych substancji czy aktywności, które dają nam ukojenie czy przyjemność, jest bardzo wysoka i niebezpieczna. Ten odcinek to kontynuacja miniserii o uzależnieniach. Moim gościem po raz kolejny jest dr Andrzej Silczuk, lekarz-psychiatra, wykładowca uniwersytecki i edukator, dyrektor medyczny w Wellbe Polska oraz autor podcastu Nimy te dusze. Porozmawiamy o tym, co i w jaki sposób nas uzależnia oraz jakie cechy przypisuje się osobie uzależnionej. Omówimy uzależnienia behawioralne, takie jak praca, zakupy, gry czy seks. Poznamy metody na wyjście z nałogu, poruszymy temat terapii oraz nadziei na to, że istnieje dobre i jakościowe życie po. Druga część tej rozmowy już za kilka tygodni. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania odcinka z doktorem Andrzejem Silczukiem. Andrzeju, witam Cię po raz drugi. Dobre. Jest mi bardzo miło i przychodzę do ciebie z serią pytań i refleksji. Mhm. I pomyślałam sobie ostatnio, że my, jako ludzie, mamy taką tendencję do, można powiedzieć, nadużywania pewnych ulubionych stwierdzeń i mhm. przez to trochę wypaczania ich znaczenia. I tak może być na przykład z mówieniem, że jesteśmy uzależnieni od jakiegoś serialu. Albo, Albo mamy depresję na przykład od o, czegoś. Tak, ale ja tutaj nie bez powodu, że mam słowa uzależnieni. Mhm. Um, czy mówimy to o jakimś napoju, o jakiejś przyprawie, o jakiejś piosence, czy nawet o naszym psie? Mhm. I tak się zastanawiam, czy my wtedy rzeczywiście jesteśmy od tych rzeczy, zjawisk, substancji uzależnieni, czy to jest jakaś forma retoryczna, która się przyjęła. No, zaczęliśmy e, fajnie, bo trochę na temat e, znaczeń słów e, nasze spotkanie dzisiejsze. E, rozumiem, że jeśli używam słowa uzależniłem się od mojego psa albo od ulubionego serialu, to znaczy, że czuję duże przywiązanie. Tak duże, że staram się g, robiąc jakąś gratyfi gratyfikację powiedzieć, wow, to jest tak duże przywiązanie, że aż czuję uzależnienie. Bardzo przywiązałem się do swojej partnerki albo partnera, w związku z tym czuję się uzależniony wręcz od, od tej relacji. To oczywiście jest pewnego rodzaju nadużycie, bo możemy popatrzeć na dwa zbiory językowe. Jeden to będzie język medyczny. I terminologia medyczna, czysto kliniczna, która dotyczy ściśle zdefiniowanych zjawisk, a z drugiej strony coś, co w jakimś takim języku popularnym będzie przechodziło, dokładnie tak, jak ja przed chwilą powiedziałem, że ktoś może wstać rano i powiedzieć, o budziłem się dzisiaj, miałem taką krótką depresję, a mm -hmm. potem poszedłem do pracy. I w zależności od tego, jak na to spojrzymy, to jeśli popatrzymy na to z perspektywy czysto popularnej języka potocznego i takiej luźnej rozmowy, to nikt nie będzie się czepiał, że ktoś powiedział, a teraz mam taką depresję na Chwilę. Ale jeśli popatrzysz na no to z księgozbioru językowego, językozbioru medycznego, klinicznego, no to natychmiast zacznie to budzić w tobie pewien sprzeciw, niepokój, bo depresja jest ścisłym terminem cho dotyczącym choroby. Tak samo uzależnienie jest zjawiskiem klinicznym, jest chorobą, ma ścisłe kryteria i dotyczy konkretnych zjawisk. Ale to jest ciekawe, bo my zazwyczaj używamy stwierdzenia, że jesteśmy od czegoś uzależnieni, kiedy mamy na myśli pozytywne. Działanie danej substancji, danej mm -hmm. rzeczy, czy naszą relację z, z daną czynnością, czy z daną osobą. To też jest ciekawe, że och, jestem uzależniony. Na zasadzie jestem bardzo przywiązany, uwielbiam, to nie mogę się bez tego obejść, a nie mm -hmm. zastanawiamy się nad tym, że to słowo, no właśnie, może oznaczać chorobę, czyli jednostkę, która świadczy o tym, że coś jest jednak nie tak. No to też jest, pewnie, zależy od punktu, w którym się ktoś znajduje w danym momencie. To znaczy, czy rzeczywiście jeśli popatrzymy na to tak, jak powiedziałaś, że to jest coś, co sprawia nam przyjemność, coś, co jest dla nas dobre. To z perspektywy wszelkich innych zjawisk, które sobie tak potocznie nazwijmy, jestem od czegoś zależne albo uzależnione. Zależny to chyba mniej pozytywne, mm. ale uzależnione to będzie dotyczyło tego quasi pozytywnego doświadczenia. Ale osoby, które są rzeczywiście uzależnione, czyli klinicznie doświadczają tego, czym jest cały spektrum objawów uzależnienia, już nie romantyzują tego do tego mm. stopnia. To znaczy świadomość tego, moment, w którym uświadomisz sobie, nazwiesz, że to, co ciebie dotyczy. To jest uzależnienie, na przykład od alkoholu, albo od nikotyny, albo od heroiny, albo od hazardu. To, to jest taki punkt, w którym nagle orientujesz się, że doświadczasz bardzo dużego zniewolenia i tam ta przyjemność już jest deromantyzowana. To już nie jest takie fajne. Powiedziałeś o spektrum w kontekście uzależnień? Czy to znaczy, że nie ma czegoś takiego, jak definicja albo kryteria, które należy spełnić, żeby po prostu móc powiedzieć, że jest się osobą uzależnioną? Czy to jest właśnie cały wachlarz różnych objawów i jak, jak powinniśmy się poruszać po tym, żeby trafnie sprecyzować to, że rzeczywiście nas dotyczy kwestia uzależnień? Mm -hmm. No, Same, sama definicja kryteriów e, zaburzeń używania jakiejś substancji, bo w tej chwili bardziej będzie obowiązywała e, ta, ta terminologia. Kiedyś używaliśmy zespołu uzależnienia od alkoholu. Mhm. Takiego, takiego terminu w tej chwili mówimy Alcohol Use Disorders, czyli zaburzenia używania alkoholu. Kiedyś był Pathological Gambling, czyli hazard, hazard patologiczny. Dzisiaj używa się już od 2013 roku zaburzenia uprawiania hazardu zgodnie z kryteriami DSM-owymi, które de facto w Polsce nie obowiązują, ale wpłynęły istotnie na konstrukcję nowej klasyfikacji obowiązującej w Europie, czyli ICD. 11 i teraz 11 edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i y, tam mamy jasno zdefiniowane kryteria. To jest y, działanie, które pozwala na to, żeby po rozpoznaniu konkretnych zdarzeń, móc zaklasyfikować kogoś trochę dwukategorialnie do grupy osób uzależnionych, nieuzależnionych. Ja nie przepadam za tym mhm. za tą dwukategorialnością. Wielokrotnie to powtarzałem, dlatego że ta, te nowe kryteria, trochę właśnie tworzące spektrum, one pozwalają na to, żeby dostrzegać chorobowość nie tylko w dwukategorialności uzależniony, nieuzależniony ale używający szkodliwie również jest osobą doznającą konsekwencji mhm. używania i wymaga Interwencji, de facto w punkcie końcowym po konsultacji u lekarza albo u psychoterapeuty, jeśli rozpoznamy u kogoś uzależnienie albo jeszcze nie ma uzależnienia, ale używa już problemowo, pojawiają się konsekwencje tego używania, ta interwencja jest de facto taka sama. Czyli zalecenie podjęcia terapii odwykowej. Niezależnie od tego, jak bardzo dwukategorialny ten system nie działał w tym momencie. Natomiast ta, te kryteria mają swoje zalety i wady bo zdefiniowaliśmy w większości przypadków substancji uzależniających kryteria dla używania alkoholu, dla używania nikotyny, dla heroiny, dla kokainy, innych psychostymulantów, nawet kofeiny. Natomiast jest całe pole takich... Nałogów czy uzależnień behawioralnych, które gdzieś się w tej chwili właściwie wykluwają, nie jako nowe zjawiska, tylko jako nowo zdefiniowane. O hazardzie wiemy od wielu, wielu lat, to jest praca wielu dekad. Formalnie jako behawioralne uzależnienie zostało zaklasyfikowane dopiero w 2013 roku. Wcześniej to było zjawisko, w którym wszyscy rozumieli, że jest uzależnieniowe, natomiast mieściło się w zupełnie innym miejscu, w w klasyfikacjach jako zaburzenie kontroli impulsów, czyli na tej samej półce, na której na przykład leży trichotilomania, to jest takie impulsywne, kompulsywne wyrywanie sobie włosów z różnych miejsc na ciele. I jakby to spowodowało, że został zdefiniowany hazard w tej kategorii jako zaburzenie uprawiania hazardu. Ale obok tego było całkiem sporo innych nałogów behawioralnych, które w ogóle nie były uwzględniane w tych klasyfikacjach zaburzenia używania internetu czy Pathological Use, Internet Use, P.I.U., który przez lata ewoluował, no i w tej chwili trudno m, tak naprawdę popatrzeć na to zjawisko jedno, jednowarstwowo. No, próbowano je definiować jako nałogowe oglądanie pornografii, jako przeglądanie serwisów m, informacyjnych, mediów społecznościowych, było masa różnych tego typu prób, no ale ostatecznie dotarliśmy do etapu, w którym w tej chwili obok zaburzeń używania hazardu sklasyfikowano wyłącznie zaburzenia grania online i offline. I one zostały domknięte w figurach diagnostycznych. No i co mamy obok tego? Obok tego mamy. Całkiem sporo różnych innych zachowań, takich jak na przykład nałogowe wykonywanie zakupów albo e, korzystanie z social mediów, czyli z mediów społecznościowych. Mamy bardzo dużo takich zachowań, które dotyczą nadmiernego zaangażowania w pracę. I e, o tak zwanym pracocholizmie, tej nazwy nie lubię, bo ona jest kalką z alkoholizmu. Mm. Tak naprawdę publikacji jest bardzo dużo, ale nadal nie została uwzględniona w kategoriach klinicznych. W związku z tym, my możemy powiedzieć, rozpoznaję u ciebie albo u kogoś innego cechy pracocholizmu, ale de facto nie możemy postawić takiego rozpoznania ani go leczyć, bo nie ma takiej kategorii medycznej, z perspektywy oczywiście kryteriów diagnostycznych. Natomiast jak zapytano na dużych grupach osoby o to, od czego czują się uzależnione, to jest zaskakująco. Jedną z najczęstszych odpowiedzi było, że czują się uzależnione od miłości. Hmm. Naprawdę. No, I to jest w ogóle jeden z takich tematów, którym myślę, że warto byłoby na pewnym etapie się pochylić. Gdzieś mi chodzi nawet po głowie taka myśl, żeby przymierzyć się do jakiejś publikacji książkowej w tym temacie, czyli żeby trochę zgłębić ten temat naszej ogromnej potrzeby bycia kochanymi, bycia akceptowanymi i, i tego, jak wiele w życiu potrafimy poświęcić, podporządkować, żeby poczuć to, tą emocję. To jest bardzo ciekawe, nie wiem na ile to było uzależnienie od miłości, a na ile uzależnienie od zakochania, bo mhm. niejednokrotnie rozmawiałam tutaj z psychologami, właśnie o tym, że ten stan zakochania przypomina moment, kiedy używamy jakiejś substancji, bo jesteśmy na y, przysłowiowym haju. Tutaj oczywiście z mojej strony nie pada terminologia naukowa, ale jest to często zjawisko właśnie porównywalne do używania y, substancji uzależniających, więc może to jest to zakochanie, mhm. y, od którego nam się wydaje, że jesteśmy uzależnieni, bo to uczucie jest. Ten fragment tak romantyczny siwne. relacji, nie? Jakby to też my bardzo często z perspektywy pracy z osobami uzależnionymi y, pracujemy nad tym, żeby. Y, to jest taki punkt newralgiczny w terapii odwykowej, gdzie jak pacjenci zaczynają się leczyć, to bardzo często dochodzi, może nie bardzo często, ale co jakiś czas dochodzi do takiej sytuacji, że zakochują się w sobie y, uczestnicy grupy terapeutycznej mm. albo pacjenci jednego oddziału. I y, to jest też. Trochę poszukiwanie tego substytutu. Tam hype wynikający z zakochania się jest bardzo podobny do używania psychostymulantów, trochę tak MK, trochę, trochę w tym kierunku idąc. Nie? I to jest niezwykle eksploatujące też emocjonalnie. Natomiast nie, nie, nie mamy tutaj wątpliwości, że jest to też taki super silny rozpraszacz od terapii. Trzeba pamiętać mm. o tym, że terapia jest potrzebą zmiany. Kon, kon, jakby ona jest poświęcona zmianie. Jeśli się zakochujesz, to nagle mm, przewartościowują dzisiaj priorytety, bo priorytetem się staje obiekt zakochania. No a to jest zupełnie inna bajka. A czy w przypadku tych zachowań, czy też uzależnień na tle behawioralnym, my mówimy o. Bardzo podobnych mechanizmach, jak w przypadku substancji, które zostały już klinicznie zakwalifikowane. Mhm. Powiedziałeś o, o hazardzie jako już jednostce chorobowej, ale czy właśnie te zachowania, na przykład nadużywanie pracy, czy zakupów, czy no właśnie gier, czy seksu, czy to są wszystko, bardzo podobne zjawiska jak w przypadku substancji, czy jednak jest to osobna, osobna kategoria? Możemy popatrzeć na. No, skupmy się na podobieństwach. Podobieństwo na pewno dotyczy czegoś, co uzyskało nawet swoją nazwę, czyli nałogowego regulowania emocji. Ja to mówiłem w swoim podcaście, że nałogowe regulowanie emocji jest nadużywaniem. Albo używania jakiejś substancji, albo przeprezentowanego zachowania w celu zmiany odczuwanego stanu emocjonalnego. Jeśli ja czuję w tej chwili zbyt duży smutek, albo za duże rozdrażnienie, albo nawet za dużo radości, bo z radością też bywa nam czasami trudno, to używając substancji albo wykonując jakieś działania, ja jestem w stanie wpłynąć na zmianę odczuwania tu i teraz, tego, czego mam za dużo, albo czego nie akceptuję w tej formie. I jeśli będę używać tej ścieżki regularnie, to ponieważ ona stanie się regularna, to stanie się dla mnie najprostsza. To trochę tak jak z robieniem treningów sportowych. Jeśli na początku jest trudno, ale jeśli robisz to regularnie, to nagle okazuje się, że chodzić to dużo, dużo łatwiej. Problem w tym, sport też może regulować emocje, by the way. Natomiast problem polega na tym, że jeśli robisz coś bardzo, bardzo regularnie, to w pewnym momencie staje się to Twoim podstawowym narzędziem. Jak odczuwasz dyskomfort, to wyciągasz sobie tego swojego asa z rękawa za każdym razem. To powoduje, że wypiera wszelkie inne, dotychczas stosowane przez ciebie, ale jako mniej atrakcyjne metody. I jeśli używasz czegoś, co ma potencjał uzależniający, no to wpadasz po uszy. To jest jedno z podobieństw. Mhm. Natomiast różnice zaczynają się tam, gdzie popatrzymy na to, czym są substancje, a czym są zachowania. Bo wokół substancji też są zachowania, na przykład przy papierosach. Jest cały zestaw rytualistyki, która temu towarzyszy. Od wyjęcia papierosa, stuknięcia nim w opakowanie, włożenia do ust, otworzenia swojej zapalniczki. Jak masz benzynową, to mu nawet taki fajny trik albo między palcami, albo spodnie się odpalało. i tutaj na żyżycar głową <głuch> wie o co chodzi. To są wszystkie tego typu rytuały, które temu towarzyszą, ale skupiając się na samej substancji, ta substancja trochę je wzmacnia. Natomiast mamy do czynienia z osią jedna substancja, konkretny układ receptorowy lub kilku multireceptorowy, który powoduje, że ten układ nagrody, który nam tam w głowie zaczyna huczeć już na maksa, powoduje, że my chcemy tej substancji więcej, zmienia nam się funkcjonowanie mózgu pod wpływem modulowanym tą substancją, no i czujemy się uzależnieni od danej substancji. W przypadku nałogów behawioralnych trudno jest dzisiaj, Mówić o nich z perspektywy jednego zachowania odpowiadającego tamtej jednej substancji. Dlatego, że właściwie, jak ja też zajmuję się już ponad dekadę pozycjonowaniem, m.in. zaburzaniem uprawiania hazardu nozologicznym, i tak jak patrzę na to, to jedną z słabości całych wszystkich koncepcji, które opisywały nałogi behawioralne, było to, że przypisywano uprawianiu hazardu. Pewną równość z substancją, ale nie uwzględniano takich zmiennych jak na przykład to, że hazardistą jest ten człowiek, który chodzi do kasyna, do kasyna albo gra właśnie tam w pokera, na przykład w Texas Hold'em. Tak samo hazardistą będzie człowiek, który pójdzie do jakiegoś spotu, hotspotu 24 i tam sobie będzie grał na automatach, wrzucając kolejne pieniądze albo żetony do tego automatu z przyciskami, ale obok tego mamy całkiem sporą grupę osób, które grają w gry liczbowe i regularnie chodzą zakładać się w Totka i tam sobie wydają spore pieniądze, grając na przykład w systemach wielokrotnych zakładów. Tak samo osoby grające na, w zakładach bukmacherskich, obstawiając wyniki meczów, czy na, w, w gonitwach psów lub koni, ale obok tego mamy sporą grupę ludzi, którzy na przykład grają na giełdzie i Teraz jak spotkasz gracza giełdowego, który gra na dwóch lub trzech rynkach giełdowych na całym świecie, to to jest osoba, która jak jej powiesz, słuchaj, wydaje mi się, że jesteś hazardzistą, powie ci, no co ty żartujesz, to jest moja praca, Nie, to jest moja normalna praca, ja z tego żyję, ale ta osoba funkcjonuje w bardzo podobny sposób, no spróbuj na przykład wyciągnąć ją z domu, Wtedy, kiedy jest podsumowanie danego rynku. Jeśli gra na dwóch, trzech kontynentalnych rynkach papierów wartościowych, no to praktycznie wiemy o tym, że wtedy, kiedy jest ogłoszenie wyników i konkretne decyzje, które musi podjąć, to nie ma kontaktu, bo jest w pracy, ale formalnie gra w czymś, co jest totalnie nieprzewidywalne i niesie pełną definicję hazardu. I teraz, jak już tak pokrótce charakteryzuje tą grupę, ona w ogóle jest niejednorodna. Tak samo będzie z osobami, które pracują. Czy pracocholikiem jest ktoś, kto, w cudzysłowie pracocholikiem, jest ktoś, kto poświęca na pracę więcej niż 8 godzin na dobę? No to mamy całkiem sporo na przykład pań pielęgniarek i panów pielęgniarzy, którzy pracują na zmianówkach 12-godzinnych. Pytanie, gdzie to się zmienia? Czy osoby, które pracują w ratownictwie medycznym albo na przykład w ratownictwie górskim, wysokogórskim, gdzie są ochotnikami, czy w tej sytuacji ich praca jest pracą, która mieści się w kategoriach jakichś obiektywnych tego, czy to jest dobre zaangażowanie w pracę, czy nadmierne, bo na przykład dostają telefon, że trzeba się stawić, jest jakaś akcja, trzeba kogoś ratować. No, i to jest coś, co powoduje, że nałogi behawioralne nie są tak jednoznacznie transponowalne do rozumienia ich jako siostrzane lub braterskie w stosunku do substancji, ale pozwala nam na to, żeby popatrzeć na nie z perspektywy, że nie jedna substancja versus jedna czynność, tylko zespół zachowań i zespół czynności charakteryzuje unałogowienie się w danym, w danym obszarze. Czyli jeśli ja idę zagrać sobie na automacie, na drobne wygrane, to jak kontempluję całą serię zachowań, przygotowywanie żetonów albo pięciozłotówek, po czym wchodzę, i każdy z tych elementów, rzucania pieniądza, klikania, oczekiwania przetoczenia się rolek, a następnie dostrzeżenia tego, że pojawiła się jakaś wygrana, boom, to wszystko naraz jest całym zestawem zachowań, które wywołują we mnie emocje i też je regulują. Ale powiedziałeś o tym, że. Na przykład na odwyku są osoby, które zakochują się w sobie i jest to jakaś forma kompensacji tego, co zostało nam odebrane poprzez na przykład niekonsumowanie danej substancji. Mm -hmm. czy, to oznacza, czy to oznacza, że na przykład jeżeli my zarejestrujemy u siebie jakieś uzależnieniowe zachowanie i postanowimy na przykład nie spożywać danej substancji albo nie podejmować danej czynności, to to jest taki automat, że my szukamy wyjścia gdzie indziej i jakby dalsza strona, dalsza część pytania. Czy w takim razie osoba, która. Jest uzależniona albo ma nowe zachowania, prawdopodobnie będzie zachowywała się podobnie też w innych obszarach swojego życia i będzie skłonna do tego, aby być uzależniona też od innych zachowań czy od innych substancji. To jest bardzo głębokie pytanie i też niezwykle trudno jest odpowiedzieć w skondensowany sposób, bo jeśli popatrzymy na no to z perspektywy osobowości i cech osobowości, nie zaburzeń osobowości, tylko cech osobowości, to już niezależnie od tego, czy będziemy używali milona, czy nie, możemy popatrzeć, że jedną z najczęstszych cech osobowości u osób uzależniających się, jest unikanie. Mhm. Między innymi wiąże się to właśnie z tym, co predysponuje do regulowania emocji. Jeśli ja czuję, że coś sprawia mi dyskomfort, Naturalną rzeczą jest, że staram się minimalizować ekspozycję na to, na to zdarzenie dyskomfortujące. I w ten sposób, jeśli dostrzegam, że moją trudnością jest problem z zasypianiu. To może użycie małej lub wcale nie małej porcji alkoholu, a może masturbacja, a może pobiegnięcie 15 km kolejny raz w tym tygodniu, mimo tego, że nie jest się sportowcem wyczynowym i nigdy nim nie było, jest jakąś formą rozładowywania napięcia, które ma służyć temu, żebym ja nie czuł tu i teraz dyskomfortu. A może gdybym go poczuł, gdybym sobie pozwolił na to, okazałoby się, że musiałbym się skupić na tym, że to, czego doświadczałem w tym dniu było po prostu trudne. Może warunki, w których funkcjonuję, może praca, w której jestem, może relacja, w której, w której uczestniczę, jest czymś, co wywołuje we mnie ten dyskomfort, ale ja nie chcę się nad tym skupiać, bo ja unikam przeżycia tego głębszego problemu, który wiązałby się z tym, że jeśli to przemyślę i stwierdzę, o, właśnie tak jest, ta praca mi nie robi dobrze, albo ta relacja jest dla mnie niedobra, jest toksyczna, powinienem coś zmienić. Czuję, że chcę to zmienić, wiąże się ze zmianą, a ja nie chcę tej zmiany robić, ja chcę jej uniknąć. No i zaczynam wpadać w tą bańkę. Zaczynam używać substancji po to, żeby wyłączyć ten dyskomfort. I to tak mniej więcej w ten sposób nas, nas ustawia. A wracając do pytania o to, czy jeśli już od czegoś się uzależniłem, czy w związku z tym ja będę bardziej skłonny do tego, żeby się uzależniać? Istnieją takie dwie. Perspektywy. Pierwsza dotyczy tego, czym jest tak zwana osobowość przedchorobowa i my w psychiatrii regularnie, i nie tylko w psychiatrii, psychoterapeuci również, patrzymy na to, co, jak funkcjonowała, my oczywiście tego nie widzimy z perspektywy patrzenia na pacjenta, tu i teraz, ale zastanawiamy się, jak funkcjonowała ta osoba przed epizodem. Na przykład wyobrażamy sobie, widząc pierwszą młodą, pierwszą osobę, przepraszam, osobę, która ma pierwszy epizod psychozy, to może być na przykład dwudziestoparolatek, 20, 20 parolatka, taką osobę, która pojawiła się w szpitalu w pierwszym ostrym epizodzie psychotycznym i my możemy zastanawiać się, jak funkcjonowała wcześniej, jak to było w czasie szkoły średniej, w szkole podstawowej, jak wyglądały warunki i relacje w domu rodzinnym. Staramy się to sobie narysować trochę w głowie, zbierając głęboki wywiad, tak zwany wywiad pogłębiony, rozwojo, rozwojowy, dopytując bliskie osoby, jeśli mogą nam udzielić takiego wywiadu i takiej informacji. I całe to badanie pozwala nam na pewnego rodzaju trochę spekulatywne, ale bliższe niż wyobrażeniowe zrozumienie, jak ta osoba funkcjonowała wcześniej. I to jest coś, co dotyczy przedchorobowości. Podobnie jest z każdą inną chorobą, z każdym innym zespołem objawów. Tak samo będzie z uzależnieniami, czy one będą behawioralne, czy od substancji. Zastanawiamy się, co działo się wcześniej w głowie. Tej osoby i w jej świecie, zanim zaczęła nadużywać danego medium lub substancji, aż rozwinęła pełno objawowe uzależnienie i spotkała się z nami tu i teraz. A druga część dotyczy tego, że jednak używanie substancji, zwłaszcza substancji psychoaktywnych, nie jest obojętne. I ono też wpływa na, no to istotnie wpływa na funkcjonowanie mózgu, włącznie z tym, że go uszkadza. Tak jak już tam w poprzednim razem, jak rozmawialiśmy, powiedziałem o tym, że alkohol jest neurotoksyną czyli wpływa toksycznie na funkcjonowanie tkankowe mózgu, no to tak samo będzie z każdą inną substancją psychoaktywną. Skoro działa psychoaktywnie, to znaczy, że wpływa modulująco na przekaźnictwo mózgowe, to znaczy, że wpływa na, w tą funkcję elektrochemiczną mózgu, to znaczy, że w tych modalnościach różnych obszarów mózgu do, wywołuje zmianę, która wpływa na zmianę postrzegania, zmianę napędu, e, zmienia stan emocjonalny. To wszystko razem kontrybuje do tego, że my trochę to jest okropne określenie, ale w przypadku psychostymulantów, ja często o tym mówię, to jest trochę robienie sobie takiego sorbetu z głowy. Taki, w taki dosyć niefajny sposób. No nie, i to wszystko. Prowadzi do tego, że na końcu, dlatego mózgu to nie było obojętne, w związku z tym mamy też tak zwane konsekwencje używania danej substancji, które mogą wpływać na zmianę postrzegania w innych perspektywach. Nawet jeśli ktoś już jest, w cudzysłowie, zdrowiejący, czyli trzeźwy lub trzeźwa, to pewne zmiany, które się wydarzyły, mogły już pozostać. I naszym zadaniem jest wskazywać osobom, które używają substancji tu i teraz, że i już pewne rzeczy się wydarzyły, ale potem będzie tylko gorzej. Jeśli ty dzisiaj to przerywasz, dzisiaj podejmujesz decyzję o tym, że chcesz się leczyć, to przynajmniej ocalisz to, co ci zostało. Bo potem, ja to kiedyś w jednym z odcinków podcastu Coć Pać Po Odwyku mówiłem, że to, jest, to nie jest walka o przedłużenie życia. U osoby, która jest uzależniona od substancji, bo my nie mamy na to wpływu. No, wiesz, równie dobrze może być człowiek, który jest stuprocentowym abstynentem i wychodząc z domu się potknie i uderzy głową mm. o krawężnik. To jest jeden z tych takich kontrargumentów dla życia rock rollowca. Ja żyję jako rock rollowiec, więc y, przynajmniej tak samo jak ty ryzykuje życie. Ale chodzi o to, że. To nie chodzi o to, że my przedłużamy życie, my walczymy o jakość tego życia. Bo na końcu te choroby, które wiążą się z używaniem substancji albo z nałogami behawioralnymi, no, żeby tylko rzucić skalę, osoba, która jest hiperseksualna, rozładowuje napięcie seksualne nie kilka, ale czasami kilkadziesiąt razy dziennie. To, to jakby patrząc na skalę tego w oglądaniu pornografii i sesjach masturbacyjnych, to to jest osoba, która na przykład przez 8-10 godzin jest przywiązana do komputera i chusteczek. No więc to jest w ogóle skala niewiarygodnego wpływu na funkcjonowanie. I wracając do, do punktu, na czym polega ta terapia. Terapia służy temu, żeby zaproponować komuś wpłynięcie na jakościowość tego życia, które stoi przed tą osobą. Bo formalnie ta jest droga prowadząca do upudlenia. Do, w tej zależności od substancji albo od zachowań do coraz większych strat, do coraz większych konsekwencji i kosztów dopóki nie będzie tak późno, kiedy np. pod wpływem alkoholu albo jakichś innych brudnych narkotyków dojdzie do takiego uszkodzenia tkankowego mózgu, że użytkownik mówi, że jemu już jest wszystko jedno, że już tak tylko ćpacie. Bardzo ciekawe jest to, co powiedziałeś o tym, że obserwując pacjenta, który nadużywa w tym momencie jakiejś substancji albo ma jakieś niepokojące zachowania, powiedziałeś o ataku psychozy, Patrzy się na to, co działo się wcześniej, i to jest taka, taka kwestia, która mnie bardzo ciekawi, czyli na ile my, zanim się od czegoś uzależnimy, mamy już ten zespół cech osoby, Uzależniającej się. Nie wiem nawet, czy istnieje coś takiego jak osobowość uzależnieniowa, albo osobowość nałogowa. I rzeczywiście możemy obserwować różne tendencje uzależnieniowe, mm. które mogą skończyć się tym, że rzeczywiście ten stan już jest bardzo, ale to bardzo poważny. A na ile to jest trochę pytanie o to, właśnie, czy, czy jajko, czy kura, tak, a na ile my kiedy zaczynamy nadużywać jakiejś aktywności albo jakiejś substancji, zaczynamy te cechy. Po prostu w, y, kształtować w sobie i reprezentować sobą. Mm -hmm. Więc to jest, to, to jest fascynujące zjawisko. Addictive personality, czyli osobowość prouzależnieniowa albo uzależnieniowa, jest takim terminem opisowym, którego my używamy co jakiś czas. Nie jest y, klinicznym zjawiskiem, nie jest opisana. To raczej, y, patrząc na część naszych pacjentów, jesteśmy w stanie powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że pewnie takie cechy prezentuje, czyli mamy do czynienia na przykład z Narkomanem, heroinistą, który przeszedł przez detoks narkotykowy, często nie jeden, w końcu przechodzi w program metadonowy, czyli program substytucyjnego leczenia. Nie przyjmuje już heroiny dożylnie, wypija podobny narkotyk, ale nie dający Haju, trochę uspokajający i hamujący głody. Dzięki czemu już jakby w nurcie redukcji szkód może funkcjonować. To jest jedna z metod leczenia dla osób głęboko uzależnionych od heroiny. To umożliwia im niećpanie, nie podawanie leków sobie dożylnie, nie prostytuowanie się, nie robienie przestępstw. Dostają refundowany preparat długo działający, jeden raz dziennie przyjmowany, który powoduje, że nie mają takiej potrzeby i nagle się okazuje, że to są pacjenci, którzy wkrótce, bo czasami heroinę używają z benzodiazepinami, rozwijają duże uzależnienia od benzodiazepin. Mhm. A Przechodzą przez detoks benzodiazepinowy, po czym się okazuje, że zaczynają pić alkohol. Po czym się okazuje, że po pogłębieniu wywiadu grają na automatach. Albo stają się hiperseksualne. To nie jest reguła, ale jest taka grupa osób, które nie mają trudności w tym, żeby uzależnić się i nawet często mówią, gdyby wziął coś do ręki, to pewnie bym się od tego uzależnił. I rzeczywiście pewne, pewne tego typu zjawiska się zdarzają, ale myślę, że to nie jest reguła. I też gdybyśmy popatrzyli na to z tej perspektywy, to właściwie stworzenie takiego konstruktu, osobowość uzależnieniowa, pewnie niosłoby ze sobą pewne ryzyko. Dlaczego? Bo na ogół jest tak, że jak czytasz, to możecie wszyscy zrobić: wpisać sobie różnego rodzaju zaburzenia osobowości w internet, poszukać kryteriów. I jeśli ktoś z was popatrzy na to, jakie cechy osobowości, bo tu nawet nie musimy mówić o zaburzeniach osobowości, ale jakie cechy osobowości są typowe dla osobowości z pogranicza, czyli typu borderline, albo dla osobowości unikającej, albo dla osobowości anankastycznej, to może się okazać, że właściwie, jak się czyta, jakie to są cechy, to każdy z nas, każdy z nas odnajdzie te cechy w sobie. To, to jest naturalna sprawa, dlatego, że większość z nas może tego nie wiedzieć, ale my cechy każdego z tych typów osobowości mamy. Chodzi o to, że zaburzenie osobowości to jest takie nasilenie cechy danej, danej cechy osobowości, która wpływa na funkcjonowanie w sposób negatywny, rzecz jasna. I teraz patrząc na to, no to jeśli stworzono by taki konstrukt osobowości uzależnieniowej, a jak powiedziałem przed chwilą, większość ludzi identyfikuje się z cechami różnych, różnych typów osobowości, jak przeczytać o osobowości borderline, sorry, większość z nas pewne cechy u siebie zauważy, unikająca dokładnie to samo. Yy, zależna, bo wow, bajka. Nie? Jakby popatrzymy, w jaki sposób byliśmy wychowywani, bardzo szybko nam się pewne rzeczy zaczną triggerować. No to teraz wyobraźmy sobie, że ktoś jest uzależniony, czyta o tym, że istnieje jakaś osobowość uzależnieniowa, jest zjawiskiem klinicznym, mam takiej, takiej, takiej cechy. No i nagle stwierdza, Hu, huzia na juzia, to ja teraz już mogę, bo ja mam taką osobowość, ja już mhm. nie mam szans. Nie już nic nie pomoże, to wszystko mi się poukładało. To nie jest do końca ten cel, który my chcemy osiągnąć. My chcemy osiągnąć w pracy z pacjentami pogłębienie świadomości problemu, nazwanie go wprost. To, co ciebie dotyka w tej chwili, to jest choroba. To w ogóle jest dwukategorialne zdarzenie. To znaczy, przyjmuje się, że każdy człowiek może się uzależnić od dowolnej substancji, która ma potencjał uzależniający. I może rozwinąć klinicznie pełne uzależnienie. Podobnie może być z nadużywaniem pewnych mediów, na przykład grania, nie tylko grania hazardowego, ale tak zwanego grania w gry różnego rodzaju teraz chyba była jakaś nowa gra o Hogwarcie i wiele osób odpłynęło na wielogodzinne sesje, co wcale nie oznacza, że są nie, Po mm -hmm. prostu gry mają grywalność, gier jest skonstruowana w ten sposób, żeby utrzymywać gracza jak najdłużej w zaangażowaniu, a następnie doprowadzać na przykład do sprzedawania, czyli znaczy nabywania upseilowanych różnych aktualnień albo upgrade'ów tych skrzynek i tego typu rzeczy. Tam to jest jeden z pięknych biznesów w cudzysłowie rzecz jasna pięknych. Skonstruowanych na zwiększanie, zwiększanie przychodu. Wracając do takiej osoby, która w pewnym momencie zaczyna swoją pracę terapeutyczną, nam zależy na tym, żeby w momencie gdy dowiaduje się, że choruje, żeby ta choroba, świadomość choroby była zobowiązująca. To znaczy ona zobowiązuje do tego, żebyś ty podjęła decyzję, czy chcesz się leczyć, czy nie chcesz się leczyć, ale to jest nadal twoja decyzja. Masz prawo się nie leczyć. To jest jedno z integralnych praw człowieka. Nie masz prawa zrobić sobie, zgodnie z ustawami, które mamy, które ograniczają swobodę w dokonywaniu czynności zagrażających zdrowiu lub życiu innych osób lub naszych, nas samych, ale w obszarze tego, czy chorujesz na cukrzycę i masz zamiar jeść dużo słodyczy, Masz do tego prawo. Konsekwencje na ciebie spadną. Jeśli jesteś uzależniona od alkoholu i będziesz pić alkohol nadal, no to masz do tego prawo. Konsekwencje będą twoje. Również pełna odpowiedzialność. Nam zależy na tym, żeby to nazwać. To, co cię dotknęło, to nie jest słabość woli, to nie jest wina rodziców. To nie jest, bo to nie jest tak bezpośrednie, to w dużym stopniu może być związane z relacją z rodzicami, ale to nie jest ich wina. Dlaczego? Dlatego, że od czasu, kiedy oni mieli na ciebie największy wpływ, ty jesteś już osobą dorosłą. I w momencie, gdy podejmujesz decyzję samodzielnie idąc do sklepu i kupując alkohol, to już nikt inny nie podejmuje decyzji za ciebie. Ale od dzisiaj, kiedy dowiesz się o tym, że to, co ciebie dotknęło, to jest choroba, to ty już decydujesz, co będzie dalej. I my, to, my, my dając tą informację, tak naprawdę, z jednej strony obciążamy osobę tym zobowiązaniem do podejmowania decyzji, ale z drugiej strony też staramy się uwolnić z takich przekonań, że to, co się działo, to wynika z tego, że jest się na przykład beznadziejnym. A ja to jestem taki słaby, że ja sobie nie daję z niczym rady. Nie? Że ja musiałem brać tę benzodiazepinę albo, albo tą heroinę, bo ja po prostu jestem nieudacznikiem, któremu mi do życiu nie wyszło. A obok tego jest cała masa różnych innych wzmocnień. Okej, okay, było ci ciężko, było ci bardzo źle, spotkało cię wiele różnych traum. Jesteś ofiarą nadużyć seksualnych w dzieciństwie, okropnych zbrodni, które wykonano tobie na pewnym etapie, którego nie wolno było zrobić. Skrzywdzono twoje, twoje dzieciństwo, zabrano ci wiele lat z lat twojego życia, ale tu i teraz, gdzie się znajdujesz, jesteś jedyną dorosłą osobą, która naprawdę może się tobą zaopiekować. Czyli to jest jednocześnie o tym, żeby zaakceptować i przyjąć to, że została nam na przykład wyrządzona krzywda, ale jednocześnie wziąć pełną odpowiedzialność za swoje wybory od dzisiaj. Mhm. W świecie, w którym no tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy się odciąć od substancji czy zjawisk, czy aktywności uzależniających, no to należałoby chyba zostać mnichem i całkowicie się przestać mhm. angażować w życie społeczne. I właśnie zastanawiam się, jak w sytuacji, w której jesteśmy na, tak podatni i tak bardzo wystawieni na te wszystkie pokusy, no, począwszy od y, social mediów, tak, przez, mm -hmm. przez wszelkie inne rzeczy, o których mówiliśmy dzisiaj, w jaki sposób można trzymać siebie w ryzach, obserwować i, i starać się żyć normalnie, ale też właśnie nie popadać w te skrajności, o których powiedziałeś, tak, że zwiększa się nasza świadomość, więc dużo czytamy, y, próbujemy się diagnozować i analizować wszystkie nasze zachowania i wszędzie wydaje nam się, że może tu przesadzamy, tak, może tego nadużywamy, żeby też jednak po prostu żyć pomimo tych uzależnień które są Jak to jest, nas. żeby właśnie, bo słowo normalnie to nie jest najlepsze słowo, którego staramy się często unikać, bo ono zawsze buduje takie wrażenie, że obok jest nienormalność, a ona już jest pejoratywna, mm -hmm. ale żeby żyć. I to jest w ogóle super. Bo jak powiemy zadamy sobie pytanie co zrobić, żeby żyć, to mamy kilka warstw zrozumienia tego terminu. Żeby żyć jako przetrwać, ale też żyć, w sensie, żyć pełną piersią, czuć się dobrze ze sobą. Jakby na przykład z tych dwóch poziomów na to patrząc. Trochę ten świat mamy z takiej uzależnieniowej wizji świata, jeśli na nią w ten sposób popatrzymy, bardzo mocno eksponujący nas na zagrożenia z różnych stron. Jak popatrzymy na to, że sporo najbardziej przyjemnych substancji dla nas, i dla naszego mózgu ma potencjał uzależniający, no to okaże się, że to wcale nie jest specjalnie atrakcyjna forma rozrywki. No najprostszą substancją, która nie jest opisana w kategoriach uzależnieniowych, ale bardzo podobny mechanizm buduje poprzez uruchamianie szlaku nagrody, jest cukier. No my w większości jesteśmy cudzysłowie, ja nie, nie lubię tych określeń, cukrocholikami czyli osobami, które naprawdę mają słodkie ząbki. I lubią, żeby w różnych okolicznościach sobie poprawiać nastrój czym jedzeniem. Regulować ten nastrój. Jedzenie jest jednym z najczęstszych sposobów regulowania emocji, co nie poniekąd jest rykoszetem z tego, że rzeczywiście nasz układ nagrody odpowiada na, na odżywianie się. On w ogóle powstał po to, żeby nagradzać nas za rzeczy korzystne dla naszego organizmu. Czyli jeśli położysz się dzisiaj spać o dobrej porze, na przykład około godziny 10 i obudzisz się jutro o 6.30, mając 8,5 godziny dobrego strukturalnie w architekturze snu, wy wypoczynkowego snu, nieprzerywanego albo przerywanego, na proste siku, ale bez żadnego białego ekranu w nocy i bez wytrąconych drzemek, wybudzeń, to rano czujesz się świetnie. Między innymi, nie tylko dlatego, że się wyspałaś, ale też dlatego, że twój układ nagrody mówi ci: hej, super, Karo, super to zrobiłaś. To był, dobry, to był dobry sen. Jak zjesz super smaczny posiłek, który będzie miał bardzo fajne gamy aromatyczne. I po pół godzinie poczujesz, że w ogóle masz lekko w brzuszku i nie czujesz żadnego ciężaru, gniecenia, to nie było niedobre, nie było niestrawne, to czujesz przyjemność. To jest układ nagrody natomiast my jesteśmy w stanie go fajnie zhakować. Pójdziemy, zjemy sobie batona za 5 złotych ze sklepu z zielonym zwierzątkiem i przejdziemy kilkaset metrów jedząc go, to też poczujemy tą przyjemność. Tylko to jest taka tak zwana tania przyjemność, która wcale nam nie da tej długoterminowej satysfakcji, a może de facto powodować na przykład coś, co jest odzwierciedleniem, znaczy odbiciem lustrzanym w negatywny sposób tego doświadczenia przyjemności, czyli poczucie winy. No i tutaj wracamy do twojego pytania. Co zrobić, żeby żyć? Jeśli mm, widzisz, że wokół ciebie jest y, pełno różnych zjawisk, które są kuszące, które są pozytywne, ale też niosą ze sobą ryzyka, to pamiętajmy o tym, że mamy, my mamy taką kontrolę nad sobą i nad swoim życiem, że możemy sami stosować po pierwsze autoograniczenia. Co to znaczy? Nie oznacza, że należy nie jeść słodyczy. To nie oznacza, że naprawdę wszyscy muszą być abstynentami, Nieprawda. To nie oznacza, że każdy z nas powinno redukować liczbę doświadczeń seksualnych, bo coś. To też tak nie działa. To chodzi o to, żeby zobaczyć, że jeśli cokolwiek wysuwa nam się naprzód peletonu, z całej różnej naszej gamy sposobów na to, żeby czuć przyjemność, żeby czuć równowagę i zaczyna dominować, to to powinno zapalić lampkę. Ej, halo, coś jest nie tak? Zaczynasz iść w jeden kanał, który wcale nie będzie dla ciebie dobry. Nie? To może być coś, co przyniesie koszty. I druga rzecz jest taka, żeby to, co chyba jest kluczowe, to jest podejmowanie decyzji. Jeśli w edukacji, tym czym Ty się zajmujesz, czym ja się zajmuję i zajmuje się jeszcze wiele naszych koleżanek i kolegów, to edukacja służy temu, żeby pozwalać na podejmowanie świadomej decyzji. I to świadomość tego, co się będzie działo potem. Mówiłem przed audycją, ale powiem to jeszcze raz, bo to jest super przypadek, który, który był w ostatnim czasie w moim życiu. To jest sytuacja, w której jeśli wiesz, co będzie potem, domyślasz się, co będzie później, to Ty podejmujesz decyzję, na coś chcesz zdecydować ostatecznie. Czy na tą krótką przyjemność i poczucie winy, konsekwencje i ograniczenia, które będą wtórne z tym się wiązały, czy brak tej krótkiej przyjemności. W tej chwili będzie Ci trochę trudniej, ale na przykład samo nagrodzenie się tym, że wow, ale super zarządziłem. Tą sytuacją. I tu jest przypadek nastolatka, który ostatnio do mnie napisał, dziękując za, za wysłuchanie jednego z odcinków mojego podcastu o alkoholu, który opisał mi sytuację, w której dla mnie, mnie to po prostu złapało, słuchaj, wiesz, za serce. W ciepłe dłonie do autora to jest chyba najpiękniejsza sytuacja, w której nagle ktoś ci mówi, że yy, yy, dzieciak to wiesz, ja sobie myślę o swoim czasie liceum, nie? I nagle zastanawiam się, wow, to w ogóle totalna obligacja do tego, żeby używać alkoholu przez wszystkich, A on mówi, Mamy mieć półmetek w liceum, i to było dla mnie ważne spotkanie, ważne wydarzenie. Ja nie chciałem niczego stracić. Ja chciałem następnego dnia czuć się dobrze i wszystko pamiętać, i, i móc sobie to przeżywać. I zdecydowałem się po tym podcaście, że nie będę używał alkoholu, i czułem się świetnie, i mega dzięki za to, bo miałem możliwość podjęcia decyzji. I to jest fantastyczne. To znaczy, dla takiej jednej osoby warto jest zrobić cały sezon. Tak. tak sobie myślisz. nie? A jeśli to w ogóle jest częstsze i daje więcej, to myślę sobie, kurczę, Karolina, robimy dobre rzeczy. Nie? Jeśli ktoś, kto słucha dzisiaj nas, będzie podejmować swoje decyzje, to to będzie super. Ja, ja ostatnio takie wprowadziłem narzędzie w, w rozmowie z jednym z moich pacjentów w gabinecie. Akurat chodziło o trudną relację, taką relację z kategorii toksycznych, to znaczy relację, w której regularnie pacjent był porzucany przez swoją partnerkę, potem po dwóch, trzech dniach ona wracała, on otwierał drzwi, patrzył na nią, po prostu nie był w stanie oderwać wzroku. Łamał swoją decyzję, którą miał wcześniej, i potem wchodził znowu w tą samą pętlę porzuceń. No są takie osoby, mm. które co Cię regularnie. Jeśli gołstuje ktoś 10 razy w miesiącu, to znaczy, że naprawdę cierpisz przez cały miesiąc, i te parę godzin przyjemności wcale ci nie dadzą tej satysfakcji. Ja mu zaproponowałem, e, słuchaj, ja nie mówię do pacjentów na ty, więc mówię, e, proszę spróbować na drzwiach, napisać sobie taką kartkę z pytaniem, co będzie dalej. Jakoś mi się to super spodobało ostatnio, to narzędzie. Mm -hmm. Żeby w ogóle, na przykład jak masz barek z alkoholem, zawieź sobie tam kartkę, co będzie jutro. Tak, ale to wymaga po pierwsze samoobserwacji. obserwacji, no pewnie. Właśnie wzięcia tej, tej odpowiedzialności, ale też, o czym mówisz, edukacji i świadomości tego, co rzeczywiście może się z nami wtedy zadziać. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka, a kontynuacji rozmowy z doktorem Andrzejem Silczukiem posłuchacie już za kilka tygodni. Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny. Wystarczy, że zostawisz wybraną liczbę gwiazdek, ale możesz także napisać kilka słów opinii. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu, czyli na Spotify lub iTunes. Jestem bardzo wdzięczna za ten mały gest, bo dzięki niemu mój podcast może dotrzeć do nowych osób. A jeśli masz ochotę na więcej, posłuchaj mojego nowego programu, czyli Myśl na dziś, który również jest dostępny na Spotify, iTunes i YouTube. Są to kilkuminutowe wypowiedzi gości mojego podcastu, które pomogą Ci lepiej zacząć dzień. Więcej informacji znajdziesz w opisie. Do usłyszenia.